Disco Star. Chyba żaden artysta nie wie, czemu disco polo jest tak popularne, ale faktycznie jest i słucha tego praktycznie każdy od 5 do 105. Może dlatego, że są to proste rytmy, łatwo wpadają w ucho. Może dlatego, że fajnie się przy tym tańczy, że jest to muzyka na dobrą imprezę, na fajną zabawę. Te piosenki zawsze były śpiewane, czy to na weselach, czy to, nie wiem, pod prysznicem, czy w formie jakichś przyśpiewek przekazywanych z dziada, pradziada. Ponoć ludzkość zaczęła się gdzieś w Afryce, więc myślę, że każdy w genach ma tą skłonność jednak do konkretnego bitu, który porusza ciało, co widać po małych dzieciach, które jeszcze nie mówią, jeszcze ledwo ogarniają, co się dzieje, ale jak pójdzie dobry rytm z głośników, to dziecko też zaczyna od razu się kiwać. Ten gatunek muzyczny, myślę, moim skromnym zdaniem mogę powiedzieć, wypełnia tą pustkę w naszym rynku muzycznym, muzyki tej dyskotekowej, dance'owej, której tak naprawdę gdzieś tam nie ma. Skąd duża popularność? Myślę, że też przede wszystkim w tym, że artyści, piosenkarze, którzy wykonują ten gatunek muzyczny, są sobą, starają się być sobą, mają pozytywną energię, śpiewają dla ludzi. Witajcie, kochani. Właśnie rozpoczynamy wielki trud, produkcję nowej mega gwiazdy. Hello, hi, my name is Patrick Texas. Nazywam się Patrick Texas. Patrick Texas, witam was serdecznie. Jesteś szalona, mówię ci. W mojej głowie mam swój własny świat. Swój świat, który jest właściwie taką moją bajką o takim Piotrusiu Panu, który jest oderwany zupełnie od rzeczywistości i żyje w swoim własnym świecie, który kłóci się z tym, który go otacza dookoła. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Na pewno mam oryginalną osobowość, charyzmę, oryginalną twarz, świetne nazwisko, Patrick Texas. No i też myślę, że fajną barwę głosu. Bardzo kocham muzykę i kocham śpiewać. Jestem właściwie jedyny w mojej rodzinie, który śpiewa, ale zawsze muzyka grała mi na serduszku i na duszy. I jestem wrażliwy bardzo muzycznie, potrafię się rozpłakać, potrafię też zrobić show. Dodatkowo jeszcze mój styl taneczny, dość oryginalny, który jest moją własną inwencją twórczą. Myślę, że mogłoby z tego wyjść coś fajnego. Patrick Texas. Takie oryginalne amerykańskie nazwisko zawdzięcza mojej babci, która się urodziła w Los Angeles, a mama nie miała z tatą ślubu, więc nazywała się Danuta Texas. No a ja się nazywam Patrick Texas, ale wszyscy na mnie mówią Patryk. Mam 28 lat, pochodzę z Poznania. Poprosimy. Prosimy. Tak. Na pożegnanie dajesz mi uśmiech swój. Gdy odchodzisz, wszystko burzy się. Kochałem cię i twe szaleństwa mocno tak. Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłeś, skąd już wreszcie śnić? Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłeś, skąd już wreszcie śnić? Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Mi się podoba dzisiaj twoja kreacja, mi się podoba twoja pewność. Ja wierzę, że masz jeszcze wiele różnych innych kolorów, ja ci daję szansę, jestem na tak. Dziękuję całym sercem, naprawdę. Ja jestem na tak. Masz swój specyficzny styl i teraz się zastanawiam, bo mam strasznie duży dylemat. Wiesz, czy to jest dziwaczne, czy to jest po prostu oryginalna propozycja? A, jestem na tak. Dziękuję całym sercem, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Widzowie, oglądajcie Disco Star.